Witam Państwa, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie pozdrawiam drodzy Państwo, drodzy telewidzowie. Ta serdeczność to jest moja serdeczność, osobista serdeczność, którą Państwu przekazuję, ale jest to także serdeczność, a może przede wszystkim serdeczność, która wynika z miesiąca czerwca, bo jak wiemy, miesiąc czerwiec to miesiąc serca, to miesiąc, kiedy kłaniamy się sercu Jezusa, które zostało przebite z miłości do każdej i każdego z nas. Przypominam o nabożeństwach czerwcowych, litania Najświętszego Serca Pana Jezusa, codziennie, kochani, czy w kościele, czy przy kapliczce, czy prywatnie, czy w gronie rodzinnym. Pamiętajmy o tym, naprawdę to będzie cudowne i oczywiście też w ten sposób zgłębimy tajemnicę serca, czyli tajemnicę miłości, tej miłości Chrystusa do nas, tej miłości wzajemnej, po prostu tej miłości, bez której nie wyobrażamy sobie naszego życia tutaj na ziemi i mam nadzieję też życia naszego wieczności, bo jeżeli myślimy o wieczności, to myślimy o tej wieczności szczęśliwej, a wieczność szczęśliwa to wieczność w atmosferze miłości. Kochani, jest dzisiaj już 18 dzień miesiąca czerwca. Znaczy to, że miesiąc czerwiec z górki. Znaczy to także, że zbliżamy się do wakacji, zbliżamy się do urlopów, do wczasów, o czym zresztą wspomniała w swojej pięknej piosence Zuzia na początku tegoż programu. Kochani, właśnie ten tydzień, który rozpoczynamy, będzie tygodniem bardzo bogatym z wielu względów. Po pierwsze, 21 czerwca będzie to koniec wiosny, a początek lata. Życzę, żeby właśnie ta nowa pora roku była naprawdę porą roku cudowną, bo będzie to pora roku także, jak powiedziałem, wakacyjna, urlopowa, czasowa i też pełna poznawania naszej kochanej Suwalszczyzny, Warmii czy Mazur, czy naszego kochanego kraju, bądź też naszego, także można rzec, kochanego świata. Poza tym warto zauważyć, że 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca, dlatego też mniejszym kłaniam się bardzo nisko ojcom, bardzo serdecznie pozdrawiam, drodzy ojcowie, życzę, żeby właśnie to wasze ojcostwo było odpowiedzialne, żebyście to wasze ojcostwo przekazywali nie tylko poprzez swoją obecność fizyczną, tylko poprzez obecność słowa, ale poprzez obecność przykładu. Pamiętajmy to przysłowie, słowa uciekają, przykłady pociągają, jest bardzo ważne, jest wciąż na czasie. Jeżeli czegoś uczycie, jeżeli o czymś mówicie waszym dzieciom, to pamiętajcie, to o czym mówicie, popierajcie waszym życiem, waszym przykładem i wtedy właśnie to wasze ojcostwo będzie naprawdę ojcostwem spełnionym. Życzę też, żeby wasz ojciec, nasz ojciec wszystkich, Bóg Ojciec, żeby był waszym najlepszym patronem, żeby opiekował się wami i żeby wam błogosławił w tym bardzo, bardzo ważnym zadaniu, jakie otrzymaliście od opatrzności Bożej. Poza tym też pamiętajmy, kochani, o tych ojcach, którzy odeszli do wieczności, oby żyli w wieczności szczęśliwej, oby ta ich wieczność była wiecznością u boku Boga Ojca. I jeszcze jedna data, to będzie już sobota 24 czerwca, kochani, wtedy właśnie obchodzimy uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Wszystkim solenizantkom, paniom Janinom, solenizantom, panom Janom, kłaniam się też jak ojcom bardzo nisko i oczywiście bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, żeby wasz patron, święty Jan Chrzciciel, tak bardzo ważny patron, tak bardzo odważny patron, tak bardzo na czasie patron, żeby był tym waszym patronem nie tylko od święta, nie tylko z racji imienin, ale żeby był waszym patronem każdego dnia, każdej nocy i o każdej porze dnia, roku, czyli w ogóle w waszym życiu, które kontynuujecie jako ludzie na tej ziemi. Poza tym, drodzy Państwo, warto zauważyć, że na dzisiejszą niedzielę mamy następne
po następującą Ewangelię. Ewangelię według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani, porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, że wyprawi robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów, udzielił władzy nad duchami czystymi, aby je wypędzali, leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazanie: nie idźcie do pogan, idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie jest Królestwo Niebieskie, uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Kochani, widzimy oczyma wiary Jezusa Chrystusa, słyszymy Go uszami wiary. Właśnie Jezus działa publicznie w tej właśnie takiej działalności publicznej, naucza, przekazuje te bardzo ważne prawdy związane z naszym zbawieniem, z naszym niebem, z naszym przeznaczeniem, a dzisiaj Go widzieliśmy, kiedy to właśnie zachęca do tego, żebyśmy modlili się o powołania. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. I oczywiście powołuje apostołów, a więc On zbawia, ale zbawia nie sam. Powołuje ludzi, którzy mają z Nim współpracować. Dlatego też, proszę Państwa, ta dzisiejsza niedziela jest okazją do tego, żeby pomodlić się o powołania do stanu duchownemu. My wiemy, że ten temat kapłaństwo, czy temat Kościół, gdzie jest tematem bardzo drażliwym, jest tak bardzo wiele różnego rodzaju informacji i sprawdzonych, i niesprawdzonych. Kościół jest atakowany. My często, księża, jesteśmy atakowani, czasem na własne życzenie. W każdym razie znamy sytuację, nie chcę w tę sytuację, w ten temat zagłębiać się. W każdym razie módlmy się o powołania do stanu duchownego. Dobre, święte powołania, żeby to były powołania, które naprawdę będą powołaniami, z których wy, kochani, będziecie dumni. Z nas, księży, bo to jest bardzo ważne, żebyście nami nie gorszyli się, żebyście na nas nie narzekali, ale żebyście byli tymi, którzy cieszą się, że mają takiego księdza, takiego duszpasterza, czy po prostu takiego proboszcza, czy takiego wikariusza. Kochani, no czas wakacji, już niedługo. Rozpoczynamy ten właśnie czas, najbliższy piątek. Wszystkim, którzy ten czas rozpoczną, życzę, żeby to był czas błogosławiony, żeby to był czas bezpieczny, pożyteczny. Dzieciom, młodzieży, nauczycielom serdecznie pozdrawiam. Oby to był też czas, kiedy właśnie będziemy, jak powiedziałem już w tym programie, był czasem, który pozwoli nam na to, żebyśmy odpoczęli, żebyśmy się zrelaksowali i zdystansowali do tych naszych codziennych zajęć. Życzę jeszcze raz wszystkiego najlepszego i na czas wakacji proszę przyjąć Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie w pokoju. Wszystkiego najlepszego. Dzięki.